Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC i oto przed wami kolejny odcinek z gry Portal 2. Kontynuujemy, panie i panowie. Kolejne komory, kolejne przygody, kolejne wyzwania. This next test involves emancipation grills. Remember, I told you about them in the last test area that did not have one. Tak, oczywiście to pole, przez które przelecimy, to nam się portale rendulują i nie możemy przez te siatki właśnie, przez te emancipation grills, tak? Przenosić żadnych rzeczy. The turbines again. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Let me give you the fast version. Jak widzicie. There. If you have any questions, just remember what I said in slow motion. Test on your own recognizance. I'll be right back. Okej, GLaDOS oczywiście jest zbyt pomocna, trzeba przyznać. No ale hej, to jest w końcu GLaDOS, więc czego mogłem się spodziewać? Jak nie tego. Przez to możemy portal, może laser strzelić. Także to nam akurat pomoże. Jednakże, no jest problem taki, że no jak teraz sam się dostać. Mamy w ogóle guzik, który da nam kostkę z tamtej strony. No i możemy zmienić tutaj nasz laser, żeby strzelał gdzie indziej. Mi się wydaje, że ja wiem jak to zrobić. Tak, damy sobie pomarańczowy portal, nie, przepraszam, niebieski czy pomarańczowy? Ty, bo teraz nie wiem. Bo ja wiem mniej więcej jak, wiem o co chodzi, wiem jak to zrobić. Ja potrzebuję tą kostkę dostać w tym momencie now. O właśnie. No tu mogę oczywiście przenieść, to nie jest problem. No i zrobić takie coś i to będzie rozwiązanie. Pięknie. Nie było tego odcinka z portalu, nie było ogólnie odcinków ostatnio. Ostatnio bardzo się zajarałem streamami. ale wracamy do odcinku, wracamy do regularnego, mam nadzieję, nagrywania. Zobaczymy jak to wyjdzie, wiecie jak to ze mną jest. Ale jeżeli jesteście tu nowi, zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, udostępniajcie. Rozdział trzeci, powrót. Zobaczymy jak to będzie. Nie pamiętam tej gry, tak mówię, tak całkowicie nie pamiętam tej gry. Znaczy wiem fabułę, jak się kończy, wiem co się stanie, ale w środka samego nie pamiętam. Czekajcie, jak troszkę bym wskoczył, czy mnie zabije, to... Chyba nie mogę nawet. A szkoda, bo chciałem sprawdzić. 9 na 12, 9 na 22, ale to jest głośno ogólnie. Wow, wow, wow! Whitley? Tam jest Whitley u góry. This plate must not be calibrated to someone of your generousness. I'll add a few zeros to the maximum weight. You look great, by the way. Very healthy. Try it now. Bird, right? Couldn't believe it either. You seem to have defeated its load-bearing capacity. Well done. I'll just lower the ceiling. Nie, GLaDOS cały czas mnie nazywa po prostu grubą. Nie wiem, czy mi się to podoba, absolutnie nie. Whitley, sorry bro. Okej, okay, teraz będzie działać? Tak, teraz działa, okej. Okay. Nie jestem gruba. Jestem całkiem okej. Okay. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ła, nie chciałem się wybijać, Jezus Maria. Dobra, tu mogę portal strzelić, ale teraz pytanie, gdzie mogę portal drugi strzelić. Sprawdźmy. Podbijmy się do góry. A, tam! I trafiłem. Trafiłem. Ops. Dobra, udało nam się gdzieś przelecieć. Teraz mogę... Tu jest wyjście. A, czy tu jest guzik? Nie, tu musi laser strzelić. Tu jest tam. Oh, damn. Dobra, tutaj sobie zaskoczymy i zobaczmy. Rozejrzymy się dookoła, co tu możemy zyskać. Tu możemy się wybić, widzę, do... Okej. Okay. Do naszej kostki, a z tej strony po... Najpierw, dobra, najpierw tędy. Najpierw musimy ten guzik strzelić. Rozumiem. Czy to nasz portal jest dalej? Nie, postawiłem niebieski zamiast pomarańczowego. Dobra, pyk. Lecimy do naszego guzika. Klik. Teraz musimy lecieć w drugą stronę, czyli tutaj. No, trochę latania w tą i z powrotem, ale damy chyba sobie radę, prawda? Ojejku, jejku, panie portal. Jak im brakowało ogenia w tą grę. Ops. Nie trafiłem, bo jestem za gruby oczywiście. Jak to GLaDOS powiedziała już nam milion razy.
Dobra, no i zakładam, że tutaj. Cyk, cyk. I to chyba będzie to. Tak, najbardziej, ale... I tak musimy się tu jeszcze wybić, także to jest, nie jest kolejna przygoda z naszym kochanym jump padem. Bo musimy, tak jak mówię, się jeszcze wybić. Tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Hopsa. Piknie. Yeah. Pięknie, kolejna kamera za nami. Halo, chciałbym wejść do windy, dziękuję bardzo. A te loading screeny, tylko moje zajmują długo. Są loading screeny, to leci szybko, cała gra, ale będzie oczywiście plot twist, nie będzie tak jak w jedynce. Nie będzie tak jak w jedynce, że komory, 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 komory. Mały plot twist, ucieczka, koniec gry. Nie, nie, nie. Tu będzie całkiem sporo rzeczy. O! If you solve this next test, maybe I'll let you ride an elevator all the way up to the break room. And I'll tell you about the time I saw a deer again. Ojej, jelenie są słodkie. Byliśmy swego czasu, muszę zbudować w ogóle relację, sobie przypomniałem w tym momencie. W Zakopanem byliśmy w wakacje tamtego roku i szliśmy na Giewon. Szliśmy na cały szczyt Giewon, tu najcięższą trasą, jaką tylko się da. I na samą ścieżkę, już tak mniej więcej pod koniec, tak pół godziny do końca, godziny do końca, gdzie byliśmy właśnie na tej drodze, nie co było za zwierzę, czy to było nie, koza górska, nie, jeleni, to po prostu strasznie wysoko to było, więc to pewnie była koza górska, czy coś tego typu. Stanęła na drodze i koniec. Nie da się przejść, nie da się zejść, nic, stoi i koniec. Więc było, ogólnie było śmieszne, nikomu nic się nie stało oczywiście. No ale było śmiesznie. Co wy robicie z moją kostką, tępeciady? Dajcie mi moją kostkę. Ja się potrzebuję tam wybić. Ja mogę się stąd... A, mogę. Jak najbardziej. Coś się w chwili dalej dzieje? Nie, ale oddajcie mi moją kostkę, wydziady jedne. No nie wiem. Jestem tutaj, więc pewnie jakoś tak. I tak? Siup! Oddawaj. Gnoju w jednej. To jest moja kostka. Okej, okay, tylko... Oh, shit! Co z tą kostką mogę zrobić? Nie mam żadnego pojęcia. Tu się mogę gdzieś wybić. Zakładam, że tam. No to zakładam, że ta kostka tam musi polecieć, prawda? Miałoby to na pewno jakiś sens. No i ja bym to przetestował tą teorię. Jezus, jak to poleciało! Okej, okay, to chyba ma tak być. Sprawdźmy jeszcze raz. Ups. Kurde. Nie wiem, czy ta kostka ma chyba tam wylądować. Tak mi się przynajmniej... Wydaje, nie chcę z tą kostką tam lecieć, bo tam jest laser. Kurde, no nie wytrzymie. Chodź tu, kostko. Dobra. Leć, kostko. Zrób swoje zadanie. Swoje przeznaczenie. Nie, tam nie muszę nawet wylądować chyba. Chociaż raz mi się prawie udało, żeby ona wylądowała tam. Jezus. Okej, okay, wylądowała. Teraz ja to muszę wylądować, tam mi się wydaje. No to hop. Ok, no i żeby tu przejść, muszę tą kostką zablokować ten laser, prawda? Zgadza się. No i co? Teraz ja muszę przelecieć tak, tak. Tu musimy coś jeszcze wyłączyć chyba. Tam się mogę teleportować? Nie. Zagadka środowiskowa, panie i panowie, no dobra. No to co? Ja bym skoczył sobie tutaj. Przeszedł. I czy ja jestem w stanie teraz tędy przelecieć? Co to ma być? A, sprzątanie się odbywa, okej. Okay. Never mind, nie będę przeszkadzał. Siup! Siup! Okej, okay, no i tu jesteśmy zablokowani. Ale stąd mamy kostkę do zdobycia, która poleci tam. Kozak. Nawet nie przeleciała odpowiednio. Ale możemy po nią pójść, także nie jest... Najgorzej, możemy po nią pójść? Gdzie ona jest? Czy ona przeleciała na górę faktycznie? No dobra, to się wrócę po nią. A, przeleciała tu do mnie! O Boże, jestem... Inteligentne pewno inaczej. No dobra, to teraz muszę to. Właśnie, to muszę ten laser skierować w inną stronę. Potem portal tutaj mi dobrze wskazuje to. Okej. Okay. Tylko ta kostka musi tam dalej być. Ja muszę tam dolecieć. No dobra, no trochę kombinacji z tym na pewno będzie. Tu widzę fajny portal, w którym można strzelić. Okej. Okay. To będzie portal niebieski. Pięknie. Ja muszę z kostką teraz przelecieć, zakładam. Także co? Przelećmy. Zobaczmy, jak to się zakończy. Jak nasza podróż się zakończy. Let's go!
I pyk! O shit! Ale zajebiście, o mój Boże. Tak jest. Ach! Ja lubię Poltal. O! Oczywiście, oczywiście, GLaDOS. Ty potrzebujesz tylko mnie. Dziadu jeden! Potrzebujesz tylko mnie, co? I get it. I'm famous. Always has been. Kolejna komora, już 11 na 12, 22, czy jesteśmy w połowie komór. Teoretycznie. Oh, light bridges. If you rubbed your cheek on one, it would be like standing outside with the sun shining on your face. It would also set your hair on fire, so don't actually do it. Kozak, o, kierówkę Atmana, czyżby? Zwykli! O! O kurde, o Boże, to jest creepy. Only not with seeing my eyes, co? This thing like seeing only not with my eyes. To ta rzecz lubi patrzeć, ale nie moimi oczami? I don't get it, but okay, to był Whitley. To było fajne, nie wiem czy odkryłem to kiedykolwiek wcześniej. Pewnie tak, to by dziwne było, żebym tu nie przeszedł. Jednakże mogłem tego nie odkryć wcześniej, ale ja wiem, tak naprawdę. Dobra, musimy tam się dostać, więc... Pyk! I już się dostaliśmy, kozak. Pum, 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 pum. Ciekawe, czy jakieś sekrety tutaj są dookoła? Zapewne tak, no dziwne, żeby nie było. Dobrze, teraz musimy kostkę złapać, zakładam tym... Właśnie, tym mostem musimy tą kostkę złapać, czyli jakbyśmy dali most tutaj, dobra, nie działa. Ten most tu nie działa, okej. Okay. To gdzie by ten most zadziałał? To jest pytanie z kategorii, nie do końca znam odpowiedź. To jest właśnie to pytanie. Dobra, zejdźmy tu. To jest bardzo ryzykowne. Ale zawsze można zobaczyć co i jak tutaj dookoła się dzieje. To wydaje się być zagadka bardzo podobna do zagadki, która była w... swojego czasu w Portal Reloaded. To wygląda bardzo podobnie. Bardzo zresztą podejrzanie. Tu mogę przejść. O mój Boże, Jezus Maria, dobra, udało się. Nawet nie wiem, czy nie było tej samej zagadki w Portal Reloaded. W sensie, żeby tutaj po tą kostkę się dostać. Mi się wydaje, że absolutnie była taka sama zagadka. There we go. We have a kostka. Now, we can use it to get across. There we go. And now we will use this cube to get across. To get further. There we go. The cube is set. In place. Bitches. Okej, okay, co ja chciałem? Tak. Tutaj. Hell yes. No i koniec tej komory. Lecimy jak burza przez tą grę, jeżeli się wie, co się robi, no nie? And these tests are your prey. Speaking of which, I was researching sharks for an upcoming test. Do you know who else murders people who are only trying to help them? Did you guess sharks? Because that's wrong. The correct answer is nobody. Nobody but you is that pointlessly cruel. To samo osiągnięcie, ale nie z most między światami, chyba tak się nazywa osiągnięcie, nie do końca wiem. Teraz nie chcę sprawdzać, bo zobaczyć mojego Steama. A, to złe. Nie, widzieli ludzie mojego Steama masę razy, czy to na Steamie, czy gdzieś, także wywalone. That way future generations can learn from you how not to have your unfortunate bone structure. Perfect. The door's malfunctioning. I guess somebody's going to have to repair that too. No, don't get up. I'll be right back. Don't touch anything. Jak GLaDOS mówi don't touch anything, to ja mam bardzo ochotę, żeby coś dotknąć. To jest Whitley.
Widzę cię. Okej, to rzeczywiście wyrzucił jajka i zepsuł się cały system. Enet! Enet! Mhm, dobrze. To break us out of here. Mm-hmm. Here she comes. Keep testing. Remember, you never saw me. Never saw me. Dobrze. I went and spoke with the door mainframe. Let's just say he won't be, well, living anymore. Anyway, back to testing. Back to testing. Gdzie jest Lightbridge? Lightbridge is time. No i muszę tam zeskoczyć. Z góry. Przy okazji zobaczyć, co tu się, przepraszam bardzo, otworzyło. Czy to jest jakieś... Aha, let's see, co się kryje. O, w mordy, gdzie ja jestem? Mhm. There is no magic, only lost physics. Okej, okay, nie wiem, gdzie jestem, nigdy tu nie byłem. Nigdy nie zauważyłem tego, przysięgam. Ja, jak grałem w tą grę, byłem oblivious. Strasznie. Zostało się gdzieńcie, ale jestem przekonany, że ja kiedyś tą grę pokonałem. Więc to jest... dziwne? I oczywiście interesujące, takie światło jest. Ogólnie teraz jesteśmy... muzyka się dziwna odpala, jesteśmy poza kompletnie tutaj... tym... testingowym tym całym. To jest aż dziwne, takie też światło się świeci. To możemy zobaczyć, jak to wygląda dookoła. Eerie, strasznie eerie. Who are you? Czy to jest GLaDOS, o to chodzi? Bo ja wiem, o co chodzi z GLaDOS, wiem, kim jest GLaDOS, wiem, czym była GLaDOS wcześniej. Ale nie mogę tego powiedzieć, to będzie spoiler, więc musimy poczekać niestety. Tu jest coś wyrytego, a ja bym wziął, nie to gówno. Nie mogę tego butelka wziąć? A nie mogę ich wziąć, okej, bo myślałem, że mogę się posadzić tak śmiesznie, ja tak nie mogę. Tu oczywiście jest kolejna kryjówka Jatmana. Damn. That's crazy. Oh, I fucked it up. Okej, w ten sposób, dobra. Okej. Wychodzimy stamtąd. Teraz tak, mamy kamerę, bardzo bym chciał ją zbić, ale boję się, że umrę. Ale będę mógł stąd ją zbić, jeżeli sobie dobrze postawię teraz portal. Potrzebuję pomarańczowy. Pyk. Dobra, jesteśmy przy guziku z powrotem. I teraz to nam umożliwi też zebrać kostkę. Także zajebiście. Mogę tam postawić pomarańczowy portal, jestem w dobrym miejscu, żeby to zrobić. Kamera się zniszczy w ogóle do wody całkowicie. Ups. Przykro mi. O kurde, nie trafiłem w most. Fuck me. Czy to jeszcze raz zrobić? A jestem w dobrym miejscu, boże, jakie tu są checkpointy zajebiste. Rozwaliłem tę kamerę? Nie, już rozwaliłem tą kamerę. Pyk. Jeps. Teraz na most trafiłem, mam kosteczkę. Nie. Spadaj kosteczko. Nie wolno spadać, pani kosteczko. Nie, czy chciałem powiedzieć pani, to jest pani, ewidentnie pani kostka. Dobra, jak się dostanę? W ten sposób, okej. Świat, czy ja to dostanę w ten sposób? Nie. No, ja tam się nie dostanę w ten sposób, ale przychodząc tu jestem bezpieczny. Ten niebieski portal postawiony, co oznacza, że mogę teraz postawić tam pomarańczowy i się tam już dostanę. O, trzeba być bezpiecznym, panie i panowie, bo może być czasami leciutki problem z tym, jak mamy to wszystko rozwiązać. Chciałem tę kamerę rozwalić. Kurde. Dostatecznie, dzięki GLaDOS. Doceniam cię strasznie. To ogólnie mamy dookoła te wszystkie filmy, które się wyświetlają przy tej windzie. To są takie, powiedzmy, koncept arty z tej firmy. Jak oni to badali, jak oni to wszystko myśleli, jak to wszystko badać. To po prostu to, co macie też w filmach. Czy to w zakładach już waszych pracy, na magazynach. Wszystko tam mają opisane, o jak do tego doszło, jaki był pomysł, jak z tego korzystać, jak to działa, jak to wygląda. Są takie rzeczy po prostu opisane i to też wygląda na to, że to jest dokładnie tak samo. To jest tak samo, tak samo zakład, więc. O, wieżyczki, hello.
That's you in 5 seconds. Good luck. Tu widzimy właśnie, że mamy tego tureta, mamy trochę rozwalonych tych, ale widzimy, że w turecie jest po prostu masa tych. Masa naboi, nic więcej, w środku tureta nie ma nic innego, tylko naboje. No oczywiście, że nic więcej, tylko naboje. Hello, wieżyczko. Who are you? I'm different. Target lost. Map time. How cute. Is anyone there? Please put me down. Please put me... Sorry, chciałem cię ocalić, ale sama się wywaliłaś, przykro mi. No trudno, trzeba je rozwalać, On też się rozwaliła, bo ją przez portal wzięliśmy. Szukamy sekretów. O, to jest kamera na przykład. To już ją rozwaliliśmy. Tu się będzie działo, Jezus Maria. Help? Target lost. Target acquired. Pyk, jedna z głowy. Are you still there? No co to ma znaczyć? No nie! Ja troszkę bym wyciło na szczęście, także... Nie ma tego złego, co by nie wyszło. Więcej wieżyczek. Więcej kostek. O, kolejna kamera. Kto pomyślał? Cześć, wieżyczko. Chyba tamtej nie rozwalę tak łatwo. Tu widzę. Mam pokazane, gdzie mogę tego użyć. Jest i chyba mogę już normalnie wejść, bo nie będzie z tą wieżyczką problemu żadnego. Czy mogę wieżyczką kliknąć guzik? Nie, jesteś za lekka. Sorry, wieżyczko. I don't blame you. Critical error. Dobrze. Coś tu będzie dookoła jeszcze. A jakieś secretosy, gdzie mogę tutaj sobie portal i przejść i zobaczyć, co się tu odpierdala? Chyba nie. Ej, GLaDOS, rozwalił się most do windy. Can you please help? Mam mógł zejść na dół? Mogę się teleportować? Pewnie nie, bo nigdy nie było teleportu w tym. Damn it, no, muszę zejść na dół. Czy ja jestem... off limits aktualnie? Jestem... uciekam z tej placówki? Czy GLaDOS to przewidziała, że ten typ pójdę? Bo ostatnio powinna przewidzieć, że ucieknę. Chyba, że to Whitley odwalił akcję i odwalił cały ten most. Damn it, nie mam pojęcia, trzeba to ogarnąć. Ładowando. Pani i panowie, niech ci ładuje, tak ja. Whitley? Nope. I simulate daylight at all hours and add adrenal vapor to your oxygen supply. So you may be confused about the passage of time. The point is, yesterday was your birthday. I thought you'd want to know. Zobaczcie, jak to niesamowicie wygląda. Ta technologia, ten silnik, który był tutaj. Ten silnik jest po prostu mega, mega specyficzny dla gier Valve'a, dla CS'a, dla Half-Life'a. Po prostu jest to coś takiego innego, takiego ewolucyjnego na swoje czasy. I widać, że po prostu jak ta fabryka sama się próbuje naprawić, sama tam jakieś tam roboty działają, ramiona i tak dalej, to po prostu jest mega przyjemne dla oka, mega fajne i pomyśleć, że to zrobili ludzie i to wcale nie tak ostatnimi czasy, tylko faktycznie to było dawno już na czasy komputerowe i czasy gamingowe, bo czasy gamingowe bardzo szybko idą do przodu. Bardzo szybko. Okej, jeżeli wiecie, ja laserów nienawidzę, a szczególnie jeżeli muszę je kliknąć 50 tysięcy na raz. You know how going to live forever, but you're going to be dead in 60 years. Well, I've been working on a belated birthday present for you. Well, more of a belated birthday medical procedure. Well, technically, it's a medical experiment. What's important is it's a present. Okej, okay, sama się zamotałaś, pewnie sama nie wiem, co to jest, jak to nazwać. Pewnie coś niemiłego dla mnie. Bo co miłego może GLaDOS dla mnie zrobić? Nawet na urodziny. That's not me talking. It's right here in your file. On other people it looks fine. But right here a scientist has noted that on you it looks stupid. Mm-hmm. Well, what does a neckbearded old engineer know about fashion? He probably... Oh, wait, it's a she. Still, what does she know? Oh, wait, it says she has a medical degree. In fashion. From France. Ciekawe. Też wygląda jak z jedna zagadek w Poetry Reloaded.
Także śmiesznie. A myślałem, że rozwali tamtych. O kurde, tutaj trochę jest, no dobra. Czy mogę to jakoś deaktywować, mogę, nie wiem, załatwić stąd? Mogę. Zabij tamtych! Zabij tamtych! No, rozwaliłem 13. No i proszę bardzo. Można? Można. Bez większych problemów. Tu kamerę rozwalimy. Tu mamy... Okej, dobra, rozumiem. Tam mogę przejść? Mogę tam strzelić portalu? Poważnie? Dobra, przejdziemy sobie tędy w takim razie. A i tak coś czuję, że potrzebuję bardzo wykorzystać. A, bo to jest ten szyba, dlatego nie mogę. I tak wydaje mi się, że potrzebuję wykorzystać ten most świetlny. Tylko jestem ciekaw do czego, jak i czemu. Bo chyba tam nie mogę się dostać w żaden inny sposób. Aha, no co jeżeli ja przelecę po prostu? A mogę na dwie strony przelatywać, żeby być poza ich widokiem. I get it. I really get it. Chyba tu pewnie mnie poszatkują. A nawet, że nie. Tu mnie nie widzą, ej. O, idea. Wyć mnie tam z powrotem. Dobra, idea. Nie o to mi chodziło tak kompletnie, ale mogę teraz przejść tutaj, prawda? Tak, oczywiście, że mogę przejść tutaj, fajnie. Nope, I am not getting over here. Chyba się oddalić, bo nie mogą mnie rozwalić, jak będą nad tym mostem. Ale to mają w sumie swój strzał, więc może niekoniecznie. No, potrzebuję tam, kurde, się dostać. Ja myślałem, żeby odwalić taką akcję, poczekajcie, bo tu jest pomarańczowy portal, żeby taką akcję odwalić. No ale... ciężko, jak to jest bokiem, no nie? Więc wiecie. Co sobie, jak ten guzik kliknę? O kurde. O, chwila, stop. Co jeżeli ja... A nie, mi poszatkują. Momentalnie. Tak. Ja szukałem G? Tam jest kostka, ja po prostu szukałem G idąc... tu! I don't hate you. Okej, no jestem tu, ale to chyba nie mogę szcizować tej gry. Chyba nie dam rady tej gry szcizować. Może bym chciał. Ale okej, no muszę się dostać na górę. Jakimś dziwnym sposobem, jakimś dziwnym trafem mogę się na górę dostać. Tylko kurwa jak? No tu pokazuje mi, że tak, tu w tym miejscu będę. Na górę nie mogę się dostać. Nie mogę też tym się dostać tam, gdzie bym chciał. Co boli. Bardzo boli zresztą. Mogę tutaj się niby dostać. A! Bardzo interesujące, co tu mogę odwalić. Oczywiście nie zdążę tam się dostać. Na czas, to się od razu wyłącza, no bo to jest logiczne. O kurde, ty nie wiem. O rany, niedobrze. Jeżeli ja nie czegoś nie wiem, to jest niedobrze. O kurwa. Jo-ho-ho. Nie panowie. Boże święty. Jest przerażające. No dobra, trzeba o tym, trzeba pomyśleć, bo... Aha! Chyba wiem, poczekajcie. Bo tu nie mogę stawiać niczego. Tu nie mogę, ale mogę zrobić takie coś i uwaga! I am a genius! I'm a freaking genius! Wyszedł się do góry? Nie, bo jesteś tępe. Juhu! Au, Jezus Chrystus. Dobra, tyle was było. Jednak jestem inteligentny w jakimś tam stopniu. Kto by pomyślał? No nie ja. Let's go! Kolejna komoja z głowy. O, tu mamy całe te ekrany, widzicie? To prawie są pełne tylko pocisków. Prawie. Jest tam jakaś mechanika jeszcze w środku ich. I w sumie personality. Jak wam mówiłem, że do Companion Cube'ów w jedynce, chyba mówiłem, że do Companion Cube'ów są wsadzane ogólnie, do kostek są wsadzane martwe ciała. Kto wie, czy tu tutaj są martwi pracownicy, no nie? Wsadzeni jako AI do robota.
It involves meeting two people you haven't seen in a long time. Ale tego dowiemy się w następnym odcinku, panie i panowie. Co to będzie za niespodzianka? Co to jest przygotowana dla nas? Kogo spotkamy faktycznie, jeżeli w ogóle kogokolwiek spotkamy, czyli nie będzie kolejna pułapka od GLaDOS, zobaczymy w następnym odcinku. Także cóż, trzymajcie się, na razie, cześć i pa, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i zamotałem się. Do zobaczenia w następnych odcinkach Portala 2. Trzymajcie się, pa pa.